Dzień dobry kochani, zapraszam Was na przegląd z Pepko. Zobaczymy jakie są nowości, co tam ciekawego się pojawiło na święta. Więc mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną te kilka minut. I oczywiście czekam na Wasze komentarze, łapki w górę, będzie mi bardzo miło. Jak zostawicie chociaż serduszko. I naprawdę ja to doceniam, że tutaj jesteście, że są też takie osoby, które mnie wspierają od samego początku i nadal chcą mnie oglądać. Więc bardzo Wam dziękuję, a teraz zapraszam Was na przegląd. Może coś kupię, jak kupię, to oczywiście Wam pokażę. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need. Share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything. Dzień, bo wczoraj wróciłam do domku, to już było ciemno, więc dzisiaj Wam pokażę zakupy, jakie zrobiłam w dwóch sklepach. I wczoraj śmiałam się do mojego męża, że zdradziłam Pepko, bo
nagrywałam przegląd w Pepco, a poszłam później do Action i kupiłam różne rzeczy w Action, w Biedronce, więc właśnie te zakupy będą z tych dwóch sklepów. Oczywiście w Pepco też jest naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. Dużo rzeczy mi się podobało, ale mi tak naprawdę zależało na takim domku, na przykład na ciasteczka, na cukierki i ja już taki domek wypatrzyłam w Action, więc przy okazji jak już dla Was nagrywałam przegląd, to weszłam jeszcze do Action, bo akurat Action było blisko Pepco. W Pepco też były te domki, więc zaraz Wam pokażę, o który mi domek chodzi, ale na początku pokażę Wam, co kupiłam w Action, jeśli chodzi o dekoracje świąteczne. Więc na początku pokażę Wam takie lampeczki, takie światełka właśnie, gwiazdki. Muszę tylko dokupić do tych światełek baterie i te światełka planuję ułożyć ładnie na regale, bo u nas w tym roku też nie będzie choinki. Teraz pokażę Wam domek, który jest przepiękny, przesłodki i ja tak pomyślałam, że on będzie fajnie wyglądał na tym stole, żeby właśnie włożyć tutaj na przykład ciasteczka czy cukierki. Oczywiście byłby też inne do wyboru. Był też domek z białym dachem, ale mi się akurat bardziej spodobał z tym czerwonym. I na te domki jest naprawdę szał, więc jak Wam się spodoba, to wybierzcie się albo do Action, albo do Pepco, bo w Pepco są również dostępne takie domki, ale większe. I ten domek z Pepco też jest piękny, naprawdę bardzo ładnie zrobiony, ale już sobie wcześniej wypatrzyłam ten z Action, więc chciałam właśnie zobaczyć, czy one są w sklepie. Jak Wam się podoba, to polecam. Kupiłam też taki sztuczny śnieg, on kosztował grosze do dekoracji. Nie wiem, czy pamiętacie moją girlandę, która często tutaj właśnie się pojawiała w tle, jak dla Was nagrywałam filmy w grudniu. I właśnie tak pomyślałam, że fajnie by było coś zmienić, żeby nie było co roku to samo. To tak pomyślałam, że dołożę jeszcze łańcuch, taki łańcuch biały. Tak ten łańcuch wygląda. I były też inne kolory. Ja akurat zdecydowałam się na taki biały, bo ta girlanda moja jest zielona, ale końcówki, z tego co pamiętam, ona ma takie białe. Zobaczcie, jakiego mam tutaj słodziaka, taką malutką choineczkę. Oczywiście choinek jest bardzo dużo w Action, w Pepco też widziałam, ale mi zależało na takiej malutkiej, bo mam tacę, na którą postawię właśnie choinkę i ten domek, więc zaraz Wam też pokażę, jaką mam tacę. I ja się akurat zdecydowałam na tacę świąteczną. Ona była jeszcze w białym kolorze, ja akurat mam tutaj czerwony i tak wygląda w środku. A teraz przechodzimy do zakupów z Biedronki, że tak naprawdę przypadkowo trafiłam akurat na takie fajne wyprzedaże i było napisane, że jest minus 50% na rzeczy z Biedronki, więc może zamówili tego za dużo albo chcieli się czegoś pozbyć i tak pomyślałam, że zajedziemy, zobaczymy, co tam mają ciekawego, bo myślałam, że są też na przykład jakieś meble i tak dalej. Było naprawdę dużo fajnych rzeczy, ale już było bardzo dużo rzeczy przebranych, więc nie było za dużego wyboru. Ale chociaż kupiłam takie kapcie, one kosztowały grosze, ja już nie pamiętam dokładnie ile, może z 12-15 zł, mam je akurat w rozmiarze 39, bardzo ładne, takie w serduszka, słodkie kapciuszki i oczywiście kupiłam tych kapci więcej, a drugie wyglądają tak, są również przesłodkie i mi właśnie zależało na takich kapciach na zimę, żeby mieć coś cieplejszego, takiego milszego, więc tak one wyglądają. Nie wiem, czy je kupicie, bo tak jak powiedziałam, nam się akurat udało trafić na taką wyprzedaż, a myślę, że nie w każdej Biedronce są akurat wyprzedaże na te rzeczy, ale tak pomyślałam, że właśnie przy okazji, jak dla Was nagrywam przegląd i pokazuję Wam moje zakupy, to mogę Wam pokazać właśnie, co udało mi się kupić na tych wyprzedażach z Biedronki. Płyn do pukania. To jest chyba nowość, dajcie mi znać w komentarzach, ale naprawdę przepięknie pachnie. Tutaj mam 720 ml. Taki jest ten zapach słodkawy, ale naprawdę bardzo ładny. I mam jeszcze dwie ostatnie rzeczy ze sklepu Diz, więc można powiedzieć, że zrobiłam zakupy w trzech sklepach, bo zapomniałam po prostu, że właśnie byłam jeszcze w Diz. I mam tutaj Lenor, kolejny właśnie płyn do pukania. Też bardzo ładnie pachnie, wróciłam do niego już po raz trzeci i na pewno będę częściej do niego wracać, bo długo się utrzymuje ten zapach na ubraniach. I ostatnia rzecz to jest taka choinka, zobaczcie jaka piękna, taka drewniana, ona kosztowała grosze, z tego co pamiętam 15 zł, więc tak pomyślałam, że na przykład można taką choinkę postawić na stół, wysypać tutaj cukierki, albo można postawić w ten sposób i tutaj do środka coś włożyć. Więc to tyle jeśli chodzi o moje zakupy, o przegląd i naprawdę polecam Wam się wybrać do Pepco, bo jest dużo pięknych rzeczy i myślę, że z tego odcinka też Wam się coś spodobało. To tyle, buziaczki, pozdrawiam i czekam na Wasze komentarze. Pa, pa!